co by było, gdyby inteligencja w rzeczywistości zwiększała twoją skłonność do wierzenia w głupie rzeczy. Wyobraź sobie błyskotliwego chirurga, który przysięga, że olejki eteryczne leczą depresję, lub fizyka, który wierzy w spiski wyborcze. Nie mówimy tu o osobach niewykształconych. To wysoce inteligentni ludzie, ale ich mózgi nie są zaprogramowane do poszukiwania prawdy, lecz do obrony tego, co wydaje się prawdziwe. Oto niepokojący paradoks. Im jesteś inteligentniejszy, tym lepiej potrafisz racjonalizować niewygodne fakty. Inteligencja daje ci ostrzejsze narzędzia, nie do obiektywności, ale do samooszukiwania się. Neuronaukowcy przeprowadzili przerażający eksperyment. Skanowali mózgi wykształconych demokratów i republikanów podczas zaciętych amerykańskich wyborów. Gdy przedstawiono im wyraźne dowody na to, że ich preferowani kandydaci sami sobie przeczyli, logiczne obszary ich mózgów pozostawały nieaktywne. Zamiast tego obwody emocjonalne zapalały się jak bożonarodzeniowe choinki, rozpaczliwie pracując nad odrzuceniem niewygodnych dowodów. A gdy znajdowali sposób na odrzucenie tych dowodów, ich mózgi uwalniały dopaminę, tę samą nagrodową substancję chemiczną, związaną z hazardem i uzależnieniem, tworząc potężny cykl wzmacniający, który czyni samooszukiwanie się uzależniającym. Im więcej ćwiczysz motywowane rozumowanie, tym lepiej się czujesz i tym trudniej przestać. To nie byli przypadkowi ludzie z ulicy. To wykształcone, rzekomo racjonalne osoby, które były dumne ze swoich umiejętności krytycznego myślenia. Jednak gdy konfrontowano ich z informacjami, które zagrażały ich przekonaniom, ich inteligencja stawała się bronią przeciwko prawdzie. Ta psychologiczna pułapka nazywana jest rozumowaniem motywowanym i może być najniebezpieczniejszym błędem poznawczym naszych czasów. Zrozumienie, dlaczego wykształceni ludzie podążają za głupimi ideami, wymaga zmierzenia się z niewygodną prawdą. Nasza inteligencja często działa przeciwko nam. Ponad 100 lat temu Friedrich Nietzsche zaobserwował ten wzorzec z zadziwiającą jasnością, na długo zanim skanery mózgu mogły ujawnić neuronowe mechanizmy samooszukiwania się. Napisał: najczęstsze kłamstwo to takie, które człowiek opowiada samemu sobie. Kłamanie innym jest stosunkowo wyjątkiem. Nietzsche chciał powiedzieć, że samooszukiwanie się jest naszym domyślnym trybem. Nie jesteśmy racjonalnymi istotami, które czasami stają się emocjonalne, ale emocjonalnymi istotami, które czasami używają rozumu do ochrony uczuć. I im jesteśmy inteligentniejsi, tym lepsi stajemy się w tej wyrafinowanej formie samooszukiwania się. Nasz system edukacji szkoli nas w budowaniu argumentów i przekonującym brzmieniu, ale rzadko uczy nas kwestionowania, czy używamy tych umiejętności do odkrywania prawdy, czy do obrony wygodnych iluzji. Pomyśl o tym tak, jeśli próbujesz przekonać siebie, że ten trzeci kawałek pizzy jest zdrowy, błyskotliwy umysł stworzy znacznie bardziej kreatywne uzasadnienia niż prosty umysł. Możesz przywołać dietę śródziemnomorską lub cytować badania. Inteligencja nie czyni cię bardziej racjonalnym, czyni cię bardziej wyrafinowanym kłamcą wobec samego siebie. Nietzsche sugerował, że nasze przekonania nie dotyczą tak naprawdę prawdy, ale władzy, komfortu i przynależności społecznej, co nazwał wolą mocy. Wierzymy w to, w co musimy wierzyć, aby utrzymać nasze poczucie tożsamości i nasze miejsce w świecie. Ta wizja wyjaśnia, dlaczego inteligentni ludzie mogą utrzymywać pozornie irracjonalne przekonania z doskonałą pewnością. Są racjonalni w służbie celów, które nie mają nic wspólnego z obiektywną prawdą. Rozważmy przypadek Linusa Paulinga, jednego z najwybitniejszych chemików w historii. W 1952 roku zaproponował model potrójnej helisy dla DNA z ujemnie naładowanymi grupami fosforanowymi w centrum. Był to jednak podstawowy błąd, który mógłby wskazać każdy student chemii, ponieważ zgrupowanie ładunków ujemnych stworzyłoby siły odpychające, czyniąc strukturę niezdolną do życia. Błąd naruszał dobrze znane zasady elektrostatyczne, które sam Pauling pomógł ustanowić. Jednak pragnienie Paulinga, by być pierwszym, zaślepiło go, a jego intelekt opracował złożone wyjaśnienia, by uzasadnić błąd. Tymczasem Watson i Crick, mniej zaangażowani w ego, dostrzegli błąd i opracowali poprawny model podwójnej helisy. Pauling nie kłamał świadomie. Był przekonany, że ma rację,
a jego przekonanie wspierane przez jego inteligencję uczyniło go odpornym na oczywiste dowody przeciwne. Ten wzorzec powtarza się na przestrzeni historii. Ignaz Semmelweis odkrył, że mycie rąk drastycznie zmniejszało wskaźniki śmiertelności, ale został odrzucony przez środowisko medyczne, częściowo dlatego, że autorytety miały zbyt duże inwestycje intelektualne w alternatywne teorie. Nawet dziś widzimy klimatologów i ekonomistów z imponującymi referencjami, którzy odrzucają przytłaczające dowody, nie dlatego, że brakuje im inteligencji, ale dlatego, że ich inteligencja służy ich emocjonalnym i zawodowym potrzebom zamiast poszukiwaniu prawdy. Nietzsche rozumiał, że pod powierzchnią rozumu ludzie są istotami plemiennymi. Nasze nowoczesne plemiona są ideologiczne, kulturowe i intelektualne i często potężniejsze, ponieważ są wybrane. Kiedy przyjmujemy tożsamość, stapia się ona z naszym poczuciem tego, kim jesteśmy. Dlatego wyzwanie dla przekonania twojej grupy nie jest tylko debatą, jest zagrożeniem tożsamościowym, a twój mózg reaguje tak, jakby był pod fizycznym atakiem. Inteligencja w tym kontekście zaostrza zbroję zamiast podnosić zasłonę. Na przykład w Stanach Zjednoczonych poglądy na naukę o klimacie odzwierciedlają przynależność polityczną bardziej niż znajomość nauki. Wykształcony konserwatysta może wykorzystać swoją wiedzę do znalezienia słabości w modelach klimatycznych, podczas gdy postępowiec może ignorować wady w propozycjach energii odnawialnej ze względu na dopasowanie do swojej grupy. Błyskotliwy ekonomista może uznać, że kontrola czynszów tworzy niedobór w dyskusjach teoretycznych, ale namiętnie popierać te polityki we własnym mieście, ponieważ są zgodne z wartościami jego plemienia politycznego. Ich inteligencja nie rozwiązuje sprzeczności, pomaga im ją przedziałować. Nietzsche przewidział to, pisząc: ludzie nie chcą słyszeć prawdy, ponieważ nie chcą, by ich iluzje zostały zniszczone. Współczesne badania potwierdzają, że osoby o silniejszych umiejętnościach analitycznych niekoniecznie zbliżają się bardziej do prawdy, stają się lepsze w obronie tego, w co ich grupa już wierzy. Im jesteśmy inteligentniejsi, tym eleganciej się oszukujemy. Staje się to niebezpieczne, gdy wiedza specjalistyczna wzmacnia motywowane rozumowanie. Im więcej ktoś wie, tym więcej narzędzi mentalnych ma do obrony tego, w co już chce wierzyć. Mogą wybierać badania i kwestionować przeciwne dowody technicznym żargonem, aby wzmocnić swoje poglądy. Tragedia polega na tym, że ci eksperci często wierzą, że są obiektywni. Jak ostrzegał Nietzsche, najpodstępniejszy sposób zaszkodzenia sprawie polega na umyślnym obronie jej wadliwymi argumentami. Prawdziwe niebezpieczeństwo pojawia się, gdy te argumenty nie są umyślne. Twoja inteligencja staje się sługą uczuć, a logika pracuje dla emocji. To nie czyni ich nieuczciwymi, ale ludzkimi i czyni ich wiedzę specjalistyczną mniej wiarygodną, gdy jest ściśle powiązana z ideologią lub własnym interesem. Jasne myślenie jest często społecznie kosztowne, psychologicznie niewygodne i zawodowo ryzykowne. Kwestionowanie przekonań, które definiują twoją społeczność, ryzykuje utratę twojego miejsca w niej. Zmiana zdania w ważnych kwestiach ryzykuje bycie oznaczonym jako niespójny. Ten społeczny koszt intelektualnej uczciwości wyjaśnia, dlaczego motywowane rozumowanie jest tak trwałe i dlaczego inteligencja może je pogorszyć. Nie chodzi tylko o dobre samopoczucie, ale o przynależność, status i przetrwanie w złożonych hierarchiach społecznych. Osoba, która kwestionuje wszystko, może być bardziej intelektualnie uczciwa, ale także bardziej skłonna do bycia samotną i marginalizowaną. W wielu kontekstach nagrody za utrzymanie plemiennej lojalności znacznie przewyższają nagrody za poszukiwanie prawdy. Nietzsche rozumiał to napięcie, pisząc obszernie o psychologicznym koszcie intelektualnej niezależności, samotności tych, którzy odmawiają akceptacji wygodnych iluzji. Nazwał to formą duchowej arystokracji, którą niewielu mogłoby lub powinno podążać do jej logicznego zakończenia. Niemniej jednak argumentował, że ta intelektualna odwaga jest niezbędna dla długoterminowego rozkwitu ludzkości. Społeczeństwa, które nie mogą kwestionować własnych przekonań, które mylą inteligencję z mądrością, ostatecznie zderzają się z rzeczywistością w bolesny sposób. Krótkoterminowe korzyści społeczne zmotywowanego rozumowania
często prowadzą do długoterminowych kosztów indywidualnych i zbiorowych. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów ponieść natychmiastowe koszty intelektualnej uczciwości, aby uniknąć ewentualnych kosztów samooszukiwania się? Niektórzy mogą argumentować, że jeśli pełna obiektywność jest niemożliwa, to po co walczyć z motywowanym rozumowaniem? Jeśli rozumowanie każdego jest pod wpływem potrzeb i kontekstów społecznych, być może powinniśmy zaakceptować, że wszystkie perspektywy są równie ważne. Ale to traci głębszy punkt niczego. Nie był on relatywistą. Chociaż napisał, nie ma faktów, tylko interpretacje, natychmiast uznał, że niektóre interpretacje są bardziej afirmujące życie, bardziej sprzyjające ludzkiemu rozkwitowi i bardziej zgodne z rzeczywistością niż inne. Fakt, że czysta obiektywność może być niemożliwa, nie oznacza, że niektóre perspektywy nie są lepsze od innych lub że powinniśmy przestać próbować myśleć jaśniej. Istnieje kluczowa różnica między uznaniem ograniczeń ludzkiego rozumu, a całkowitym porzuceniem poszukiwania prawdy. Motywowane rozumowanie aktywnie zaciemnia prawdę, maskując emocjonalne decyzje jako racjonalne i tworząc iluzję starannej analizy. Intelektualna pokora, z drugiej strony, uznaje nasze ograniczenia, jednocześnie nadal dążąc do lepszych przybliżeń rzeczywistości. Nietzsche sugerował, że prawdziwa mądrość zaczyna się od uznania głębi naszej własnej zdolności do samooszukiwania się. Użył metafory węża porzucającego starą skórę, aby opisać gotowość do porzucenia starych przekonań, nie dlatego, że były koniecznie błędne, ale dlatego, że trzymanie się ich uniemożliwia dalszy rozwój. Wskazuje to na intelektualną pokorę, uznanie, że nasze przekonania mogą być błędne i że nasza inteligencja może działać przeciwko prawdzie. Intelektualna pokora jest niesamowicie trudna do utrzymania, szczególnie dla wykształconych ludzi nagradzanych za bycie inteligentnymi i mającymi rację. Wymaga fundamentalnej zmiany w tym, jak myślimy o inteligencji i wiedzy. Inteligencja to zdolność do przetwarzania informacji. Mądrość to wiedza, kiedy twoja inteligencja prowadzi cię na złą drogę i odwaga, by zmienić kurs. Inteligencję można mierzyć testami. Mądrość ujawnia się przez gotowość do powiedzenia nie wiem lub myliłem się, gdy dowody tego wymagają. Prawdziwa intelektualna pokora oznacza nieufność wobec własnej pewności. Aktywne poszukiwanie najsilniejszych argumentów, z którymi się nie zgadzasz. I uznanie, że im jesteś inteligentniejszy, tym bardziej kreatywna staje się twoja zdolność do samooszukiwania się. Nie oznacza to paraliżu przez wątpliwości, ale utrzymywanie swoich przekonań na tyle lekko, by krytycznie je badać i na tyle mocno, by działać, gdy to konieczne. Badania nad motywowanym rozumowaniem sugerują kilka strategii jaśniejszego myślenia. Po pierwsze, naucz się rozpoznawać uczucie motywowanego rozumowania, które często czuje się jak słuszny gniew lub ekscytujące odkrycie. Jeśli odkrywanie nowych informacji wydaje się zbyt wygodne, prawdopodobnie tylko potwierdzasz swoje przekonania. Po drugie, praktykuj wzmacnianie argumentów zamiast słomianego człowieka, budując najsilniejszą wersję przeciwnego argumentu przed jego krytykowaniem. Po trzecie, kultywuj pewną pokorę, celebrując, gdy odkrywasz, że się myliłeś. Po czwarte, zdywersyfikuj swoją dietę informacyjną, aktywnie konsumując treści, które kwestionują twój światopogląd. Motywowane rozumowanie nie jest błędem w ludzkim poznaniu. Jest cechą, która dobrze służyła naszym przodkom w środowiskach plemiennych. Fakt, że często działa przeciwko nam w nowoczesnych kontekstach, nie czyni go mniej potężnym. Intelektualna pokora jest ciągłą praktyką, nie osiągnięciem. Jeśli nie możesz przypomnieć sobie ostatniego razu, kiedy naprawdę zmieniłeś zdanie w ważnej sprawie, może to wskazywać, jak dobrze twoja inteligencja służy prawdzie w porównaniu z komfortem. Odpowiedzią na jasne myślenie o ważnych kwestiach nie jest rozpacz ani cynizm, ale dojrzalsze zrozumienie tego, czego wymaga jasność. Racjonalność nie jest stanem naturalnym, ale ciągłą praktyką, która wymaga czujności i odwagi. Zamiast pytać, jak mogę udowodnić, że mam rację, musimy pytać, jak mogę się mylić. Zamiast szukać informacji, które potwierdzają nasze przekonania, musimy aktywnie szukać informacji, które je kwestionują. Musimy używać naszej inteligencji, aby jaśniej zrozumieć rzeczywistość, a nie wygrywać argumenty. Być może, co najważniejsze,
musimy zmienić sposób myślenia o samej inteligencji. Bycie inteligentnym nie polega na posiadaniu właściwych odpowiedzi. Polega na zadawaniu lepszych pytań. Nie chodzi o to, by nigdy się nie mylić, ale by mylić się w bardziej interesujący i produktywny sposób. Nie chodzi o ochronę naszych przekonań przed wyzwaniami, ale o poddawanie ich rygorystycznym testom, które pomagają nam rosnąć. To właśnie Nietzsche miał na myśli, mówiąc o stawaniu się tym, kim jesteś. Nie odkrywanie ustalonego, istotnego ja, ale ciągłe kwestionowanie i udoskonalanie swojego zrozumienia siebie i świata. To mieć odwagę, by pozwolić umysłowi się zmienić, gdy rzeczywistość tego wymaga. Wykształcona osoba, która podąża za głupimi ideami, nie jest porażką inteligencji, ale sukcesem motywowanego rozumowania. Jedynym antidotum jest intelektualna pokora, która uznaje inteligencję za narzędzie, które może służyć prawdzie lub samooszukiwaniu się, w zależności od tego, jak wybieramy jej używać. Jakie przekonania chronisz teraz? Jakie idee wydają się tak oczywiste, że ich kwestionowanie wydaje się absurdalne? To mogą być dokładnie te miejsca, gdzie twoja inteligencja pracuje bardziej, by utrzymać cię w komforcie, niż by pomóc ci rosnąć. Czasami najmądrzejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest przyznanie, że możemy oszukiwać samych siebie.